Zaczniemy od zadania numer jeden. Rozwiąż układ równań. I to zadanie pokażemy na wiele metod, tak aby nauczyć się, jak można na różne sposoby rozwiązywać olimpijskie układy równań. No to są pewne szkolne metody, które możemy tu wykorzystać. Pierwszą z nich będzie dodawanie równań stronami. Jak to będzie? Dodajemy lewe strony. X kwadrat plus y kwadrat równa się 2y minus 1. Dodać 2x minus 1. I jak to wszystko rzucimy na jedną stronę, zauważmy, że będziemy mogli pogrupować te trzy wyrazy i te trzy kolejne wyrazy, co da nam w efekcie x kwadrat minus 2x plus 1. Dodać y kwadrat minus 2y plus 1 równa się 0. A to jest nic innego jak dobrze znane wzory skróconego mnożenia. Czyli możemy to przepisać jako x minus 1 kwadrat plus y minus 1 kwadrat równa się 0. No i w tym momencie oczywiście kwadrat jest zawsze większy równy 0. A suma dwóch kwadratów jest 0 wtedy, kiedy oba naraz są równe 0, więc musi być x równa się y równa się 1. Tylko że teraz trzeba to sprawdzić. Dlaczego trzeba to sprawdzić? No bo to jest rozwiązanie równania, które powstało przez sumowanie dwóch równań. Więc może się zdarzyć tak, że ta para nie spełnia ani tego równania, ani tego równania, no ale spełnia równanie, które powstało po sumowaniu. Dlaczego? Najpierw może sprawdźmy, czy działa. Tak, zachodzi 1 kwadrat, to jest 2 razy 1 minus 1. Jest OK. I podobnie drugie dokładnie tak samo wygląda. Też jest OK. Czyli ta para jest jedynym rozwiązaniem naszego układu równań. Ale gdyby do tego równania na przykład dodać stronami 7, a od tego odjąć 7, nie stronami, tylko do jego prawej strony dodać 7, a to minus 7 dodać do jego też prawej strony, drugiego równania, no to przy sumowaniu to by się skróciło i byśmy mieli to samo równanie. Tylko wtedy ta para by nie pasowała. Okej, no to było proste. Udało nam się rozwiązać. To jak nie dodawanie, to spróbujmy drugi sposób. Odejmowanie stronami. Pamiętamy już rozwiązanie, jakie wyszło. OK. Odejmowanie stronami. No to co, jak odejmiemy od pierwszego drugie, tu będzie x kwadrat minus y kwadrat, a tutaj 2y minus 1. Odjąć to, minus 2x plus 1. No to co? Co nieco się skróci tutaj i może weźmy wszystko na jedną stronę. X kwadrat minus y kwadrat plus 2x minus 2y to się równa 0. Tu mamy wzór skróconego mnożenia, to możemy rozpisać. X minus y razy x plus y. A tutaj możemy wyciągnąć dwójkę przed nawias. I mamy 2x minus y i to się wszystko równa 0. Tu jeszcze nam się powtarza 1x minus y, no to ciach. Bierzemy przed nawias. I teraz ważna sprawa, iloczyn jest równy 0, wtedy kiedy
pierwsze jest 0 lub drugie jest 0. No więc mamy w tym momencie dwa przypadki. Pierwszy przypadek będzie, gdy x minus y jest 0. No czyli gdy x równa się y. Gdy x równa się y, wtedy oba równania wyglądają tak samo. Możemy podstawić. Będzie x kwadrat równa się 2x minus 1. No i to już dzisiaj robiliśmy. Na drugą stronę zwijamy tak. To już oczywiście było. Czyli wychodzi x równa się 1. No ale przy okazji x równa y. No to przy okazji też y równa 1. OK. I mamy rozwiązanie. Ale jest też drugi przypadek, gdy to jest równe 0. Zapiszmy ten przypadek. Może już zetrę tytuł. W drugim przypadku będziemy mieli x plus y plus 2 równa się 0. Co możemy tutaj zrobić? Możemy wyliczyć jedną zmienną, na przykład y. I podstawić, tylko gdzie podstawić? Tutaj trzeba będzie podnosić to do kwadratu. Będzie trochę roboty. Chyba najprościej wstawić tutaj. Nie będzie zbyt dużo pracy przy y, więc wstawiamy do pierwszego i otrzymujemy następujące równanie. X kwadrat równa się minus 2x minus 4 minus 1. No to standardowo, wszystko na jedną stronę. X kwadrat plus 2x plus 5 równa się 0. No tylko tutaj jest coś podobnego do tego równania, tylko jest plus przy 2x i jest piątka na końcu, więc możemy to rozpisać, może tą piątkę rozpiszemy jako 1 plus 4, bo tam była poprzednio jedynka i to się znowu zwinie. Mamy x plus 1 kwadrat plus 4 równa się 0, no ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, ponieważ kwadrat jest zawsze większy równy 0. Czwórka jest dodatnia, więc cała wartość lewej strony będzie dodatnia, więc nie może być równa 0. Jest to sprzeczność. Tu nie uzyskujemy rozwiązania, więc podobnie jak w pierwszym przypadku mamy jedno rozwiązanie. X równe 1 oraz y równe 1. Tu nie musimy sprawdzać, bo w tym momencie podstawiliśmy x równe y do równania i otrzymaliśmy układ równań przy założeniu x równe y. Więc mamy rozwiązanie. No dobra, to już były dwa sposoby. Celowo poproszę o zapamiętanie tego równania, może nawet go nie będę ścierał, i tego równania. Bo przyda nam się to w kolejnej metodzie. A tą kolejną metodą będzie podstawianie. Gimnazjaliści to znają, ale akurat to będzie najbardziej kłopotliwa metoda, ponieważ powstają najbrzydsze równania. Zaraz to zobaczymy. O, dobrze. Tego nie ścieram, tego nie ścieram. Więc podstawianie. Co możemy podstawić? Możemy na przykład z pierwszego równania wyliczyć y, ale ja wyliczę 2y. No i fajnie by było teraz tą wartość podstawić do drugiego równania. Tylko żeby nie było ułamków, to
drugie równanie pomnożę razy 4 i otrzymam 4y kwadrat, to jest 8x minus 4. I teraz mogę już bardzo bezpośrednio podstawić, bo 2y do kwadratu to jest 4y kwadrat. Więc podstawiamy, wezmę sobie też to równanie w ramkę, bo to jest ostatnie występowanie y w naszym układzie równań. Podstawiając tu dostajemy następujące równanie. X kwadrat plus 1 do kwadratu to się równa 8x minus 4. No i tu nie ma co raczej filozofować, trzeba liczyć. X do czwartej plus 2x kwadrat plus 1. Weźmy te pozostałe wyrazy na jedną stronę. Minus 8x plus 4 równa się 0. No i co dalej? Może posortujmy chociaż od najwyższego do najniższego. Albo przyjrzyjmy się czemuś innemu. To łącznie jest 5. Znamy rozwiązanie. Pamiętamy, że tu było x równe 1. Więc na poziomie gimnazjum staram się tutaj dać taką podpowiedź uczniom, że niech to x do czwartej jest 1. X kwadraty są 2. Stałych jest 5, czyli łącznie 8 na plusie jakby wyrazów, ale jest też 8 na minusie. Więc gdyby tego x-a przeporządkować po równo, gdyby się udało, prawdopodobnie coś by się wyciągnęło przed nawias. I spróbujmy to zrobić. Czyli x do czwartej minus x plus 2x kwadrat minus 2x plus 5 minus 5x równa się 0. Tutaj możemy wyciągnąć przed nawias z tych dwóch. Po pierwsze x-a. Z tych dwóch możemy 2x wyciągnąć. A z tych piątkę. Ok, tylko będzie tak. 5 razy 1 minus x. To może zróbmy inaczej. Wyciągnijmy minus piątkę. I będzie x, żeby było minus 5x. I tu minus 1. Żeby znak się zgadzał. I co jeszcze tutaj? Tu trzeba coś pomyśleć, żeby też było x minus 1. I to się da zrobić, bo to jest wzór skróconego mnożenia na różnicę trzecich potęg. 1 do trzeciej to jest 1, więc możemy to rozpisać jako x razy x minus 1, x kwadrat plus x plus 1, dodać 2x razy x minus 1, i odjąć 5 razy x minus 1. To wygląda pięknie. Wszystko się równa 0. Ale w końcu coś się udało wyłączyć przed nawias. Bo wszędzie powtarza się x minus 1. Oczywiście jak ktoś zna twierdzenie Bezu, to dostrzeże związek z tym, że jedynka jest rozwiązaniem tego równania. Jest pierwiastkiem tego wielomianu. Więc możemy od razu próbować wyłączyć x minus 1 przed nawias. No ale na poziomie gimnazjum to nie jest takie popularne, że tak powiem. Więc staram się to zrobić bez twierdzenia Bezu. Aczkolwiek gimnazjaliści też rozumieją, o co chodzi w tym twierdzeniu, jak się im to dobrze wytłumaczy. Dobrze. Co będzie dalej w nawiasie? Będzie to x razy ten nawias. Od razu wymnóżmy. X do trzeciej plus x kwadrat plus x. Jeszcze będzie plus 2x i minus 5. No i super. Tylko został nam kolejny nawias. Tu najwyższą potęgą jest x do trzeciej, więc dla bardzo, bardzo dużych x ten nawias ma wartość dodatnią, a dla bardzo, bardzo małych x ma wartość ujemną. Więc gdzieś pomiędzy tymi wartościami istnieje taki x, że ten nawias przyjmuje wartość 0. No ale to oznacza kolejne rozwiązanie. Więc jak pogodzić to, że mamy już jedno rozwiązanie z tym, że wiemy, że będziemy mieli stąd też jakieś rozwiązanie? No, nie ma innej opcji.
skoro jest tylko jedno rozwiązanie, x równe 1, że po raz drugi uda nam się tak to pogrupować, że wyłączymy kolejny raz x minus 1 przed nawias. OK. Gdzie to spróbujemy zrobić? A może od góry? Trochę się pozbędę tych obliczeń, aby nikomu się nie śniły po nocy. OK. Zostawimy tylko ostatnią linijkę. I tak, zróbmy jak poprzednio. To minus piątkę rozdzielmy pomiędzy wszystkie czynniki. Czyli x minus 1 już będziemy musieli do końca przepisywać. A tutaj tak, 1 x do trzeciej i 1 minus 1, 1 x kwadrat, 1 minus 1, 3 x i minus 3 jedynki. Tak jak podejrzewaliśmy, musiało się zgodzić. Tak samo jak poprzednio, rozpisujemy to. Tak, czyli ta część będzie wzorem skróconego mnożenia. Ta część też. X plus 1. A z tej wyłączmy trójkę przed nawias. I całość jest równa 0. No i już mamy. Mamy to, co chcieliśmy. Więc wyłączając drugi raz x minus 1 przed nawias, mamy już x minus 1 razy x minus 1. I dalej tak. Ta część x kwadrat plus x plus 1 dodać. Ta część i ostatnia dają 0. I w podsumowaniu możemy zapisać, że x minus 1 kwadrat razy x kwadrat plus 2x plus 5 równa się 0. I to jest coś bardzo ciekawego, ponieważ ten czynnik jest tym samym czynnikiem, co to. A drugi czynnik jest tym samym czynnikiem, co to. Ze sposobu o odejmowaniu stronami. Nie wiem do końca, skąd to się bierze, ale jest to bardzo ładne. Tak czy siak to już pamiętamy, że z tego wyszło brak rozwiązań, czyli nie ma. A z tego wyszło x równa się 1. Tej części już nie będziemy rozpisywać. Okej, to był długi i brzydki sposób. Przejdźmy do czegoś ładniejszego. Takim sposobem, póki są dwie zmienne, może być też rysunek. Tylko zaraz przedyskutujemy to, czy rysunek może być dowodem. Teraz już wszystko zetrzemy. Okej. Rysunek. No to tak. Jeśli chcemy zrobić rysunek, to zapiszmy to wszystko w nieco innej formie. Tutaj wyliczmy y. Poprzednio wyliczaliśmy też y, tylko że tam było 2y. To już od razu zapiszemy, że y to jest x kwadrat plus 1 i to wszystko przez 2. I tak samo x to będzie y kwadrat plus 1 przez 2. No i tutaj nawet uczniowie gimnazjum wiedzą, że tutaj jest po prawej stronie x kwadrat plus 1 i to im się kojarzy z parabolą. Więc jeśli narysujemy sobie układ współrzędnych i oznaczymy sobie kilka punktów, 1, 2, 3,
1, 2, 3 i podobnie na osi, na liczby ujemne, to najpierw narysujemy wykres funkcji, która jest zadana u góry. Czy tutaj pisze coś? Nie, to nie pisze. O, mam. Mam niebieską kredę. Więc tak. Dla x równego 0 wartość y będzie 1 druga. Dla x równego 1, 1 plus 1 przez 2, czyli 1. Oczywiście tyle samo dla minus 1. Dla dwójki będzie 5 drugich, czyli tutaj 2,5. Podobnie dla minus dwójki. No i tak można liczyć dalej, ale już mniej więcej widać, jaki będzie kształt tego wykresu. No i teraz pytanie, co z tym zrobić? Bo można z tego wyliczyć y. Y to będzie pierwiastek z tego lub minus pierwiastek z tego, bo są dwie opcje. No to trzeba też dziedzinę ustalić, liczyć te szczegóły. Ale pomyślmy o tym inaczej. Pomyślmy wyjątkowo o tym, jeśli to x byłby funkcją y, czyli przy ustalonym y możemy jednoznacznie wyliczyć x. Jak to zrobić? No, jeśli y jest 0, no to x będzie 1 druga. Jeśli y jest 1, podobnie jak powyżej, x będzie 1. Jeśli y jest minus 1, to jest to samo. Tu mamy ładną symetrię. Jeśli y jest 2, x będzie równe 2,5. I podobnie tutaj. I też możemy narysować ten kształt. Czyli mamy dwie parabole zorientowane zupełnie inaczej w układzie współrzędnych. Pytanie tylko, co to znaczy rozwiąż układ równań? No, rozwiąż układ równań znaczy w tym momencie znajdź punkty wspólne dwóch krzywych, które się pojawiły na wykresie. Tylko pytanie, czy tutaj, bo tu wiemy, że jest ten punkt wspólny. Jeśli x równe 1, y jest 1, zarówno w jednym, jak i w drugim wykresie. Tylko pytanie, czy to już jest odpowiedź na pytanie rozwiąż układ równań. No, nie do końca. Gdyby wziąć tutaj przybliżenie, to równie dobrze mogło być takie coś, że mają jeden punkt wspólny, na przykład tu będzie 1, a tu będzie może 1,01, tak? Pytanie, czy nie ma takich więcej punktów wspólnych, które przez niedokładność wykresu ich tutaj nie zauważymy. No, więc tutaj rysunek jeszcze nie jest do końca dowodem. Rysunek jest zawsze obarczony pewnym błędem, błędem rysownika, no i tym, że nie zrobimy tego z nieskończoną precyzją. Ale da się z tego wybrnąć w tym sposobie. Bo te dwa wykresy, jak widać, tu się do tej pory się przybliżają, a od tej pory już się od siebie oddalają. I ideą może być to, na przykład, że te dwa wykresy mają wspólną styczną. I też nie trudno się domyśleć, o jaką prostą chodzi. Raczej jest to intuicyjne, że prawdopodobnie styczną do obu wykresów jest prosta y równe x. Tylko jak to pokazać? No, wystarczy pokazać, że ta funkcja jest nad nią, a ta druga jest na prawo od niej. Jeśli to pokażemy, no to będzie już po sprawie praktycznie. Przejdźmy do tych szczegółów. Czyli chcemy pokazać, że parabola określona równaniem y równe x kwadrat plus 1 przez 2 zawsze przyjmuje większe wartości
niż prosta określona równaniem y równe x. No to, żeby to zaszło, to wartość naszej paraboli musi być większa niż wartość na funkcji liniowej. Czyli pytamy, czy zachodzi nierówność x kwadrat plus 1 przez 2 większe równe x. No a to już dzisiaj robiliśmy. Więc możemy to wymnożyć razy 2, przerzucić x od razu na drugą stronę. Nie będziemy tego przedłużać. I otrzymujemy rzeczywiście, że x minus 1 kwadrat jest większa równa 0. To jest prawda. Przy czym warto powiedzieć, że równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy x równe 1. Czyli to jest jedyny punkt wspólny stycznej z górną parabolą. Oczywiście dowód, że ta funkcja jest na prawo od tej prostej, no jest dokładnie taka sama. Czyli chcemy pokazać, że wartość x tutaj jest większa niż wartość x na odpowiadającej mu wysokości. Czyli tak samo jak powyżej, ten sam typ nierówności mamy pokazać, że y kwadrat plus 1 przez 2 jest większe równe y, co dokładnie tak samo jak to zwija się do, napiszę tutaj, y minus 1 kwadrat większe równe 0, co też jest prawdą i równość też zachodzi tylko i wyłącznie w tym punkcie. Więc to jest nasz jedyny punkcik wspólny tych dwóch wykresów, bo oba się odbijają od tej prostej stycznej w dwie różne strony i oba mają z nią wspólnego tylko jeden punkt. Całe szczęście jest to ten sam punkt, więc mamy rozwiązanie. OK. Rysunek rzadko kiedy daje nam takie możliwości przy równaniach olimpijskich. Zwykle są to dużo bardziej skomplikowane równania, gdzie już rysunki nie dają się tak łatwo przedstawić na płaszczyźnie. Ale przy okazji tego wszystkiego mamy też piąty sposób. Piąty sposób, który jest rozwiązaniem układu równań z wykorzystaniem jakiejś nierówności. Bo gdyby tego wszystkiego w ogóle nie było, gdyby nie było tego rysunku, ale ktoś by właśnie zauważył te rzeczy, które tutaj rozpisaliśmy, czyli x kwadrat plus 1 przez 2 to jest średnia arytmetyczna liczb x kwadrat i 1. Więc pamiętając nierówność między średnią arytmetyczną a geometryczną, wiemy, że średnia arytmetyczna jest większa równa od średniej geometrycznej. X kwadrat oraz 1 są liczbami nieujemnymi. Jest to równe pierwiastek z x kwadrat. Pamiętamy, że to jest wartość bezwzględna z x, a to jest większe równe od x. Zawsze wartość bezwzględna jest większa równa od wnętrza swojego. No ale chwila. To było równe y. Czyli tak naprawdę w tym długim ciągu nierówności pokazaliśmy, że y jest większe równe x. Pamiętamy, że równość zachodzi wtedy i tylko wtedy w tej nierówności. Równość, może rozpiszę słowami. Równość wtedy i tylko wtedy, gdy x kwadrat równa się 1. No ale przy okazji tu musi zachodzić równość. A tu zachodzi równość wtedy i tylko wtedy, gdy x jest nieujemny. No więc połączenie tych dwóch rzeczy, nieujemnego x i tego, daje nam jedną możliwość
x równa się 1. Tylko pytanie w ogóle, po co nam tu równość? Bo może w ogóle nie potrzeba tak podchodzić i to nic nie da. No ale mamy też drugie równanie, które daje nam praktycznie te same wnioski, więc wypisując je jedno po drugim, naśladujemy sposób rozumowania powyżej. Dokładnie ta sama nierówność. Średnia arytmetyczna, średnia geometryczna. To jest pierwiastek z y kwadrat. To jest równe wartości bezwzględnej z y, a to jest znowu, jak powyżej, większe równe y. Tu już nie będziemy tego rozpisywać tak samo jak powyżej, ale wiemy, że w tej nierówności x większe od y równość mamy tylko dla y równa się 1. Mi się wydaje, że warto to w takim razie zapisać jako układ krótkich dwóch nierówności. Y większe równe x i x większe równe y. Aha, no to kiedy takie coś jest możliwe? Jedna jest większa równa drugiej, a druga pierwszej. No tu musi być tylko i wyłącznie x równe y. Więc pytamy, czy to może zachodzić. A to może zachodzić, kiedy jest tu równość, tu równość, tu równość i tu równość. Co jedyną opcją jest y równe 1 i x równe 1. No i na szczęście wtedy rzeczywiście zachodzi równość. To jest nasz jedyny przypadek, gdzie mamy szansę na równość. Jest to jedyne rozwiązanie. Tak jak i we wszystkich wcześniejszych sposobach musiało wyjść to samo. Okej, no to skończyłem.